Od kilku tygodni na stronach internetowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej pojawiały się 3 nazwiska potencjalnych kandydatów na prezydenta. Dziś już znamy tą osobę. Moim rozmówcą jest kandydat na prezydenta miasta Przemyśla z SLD Lewica Razem, pan Tomasz Kulawik. Witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie Tomaszu, co wpłynęło na to, że to właśnie pan będzie reprezentował SLD Lewica Razem i będzie pan kandydował na prezydenta? Pani redaktor, zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej uznał, że spośród grona naszych koleżanek i kolegów to właśnie ja jestem najlepiej przygotowany do pełnienia tej ważnej dla naszych mieszkańców funkcji. Jest pan długoletnim samorządowcem, a czym pan się zajmuje na co dzień? Od 29 lat prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie prowadzę pracownię projektowo-architektoniczną. Oprócz pracy zawodowej, moim wielkim hobby życiowym jest żeglarstwo morskie. I to właśnie praca zawodowa, jak i pełnienie funkcji kapitana żaglowca nauczyły mnie odpowiedzialności, nauczyły mnie podejmowania czasem trudnych decyzji i nauczyły mnie tego, że za podejmowane decyzje zawsze muszę sam odpowiadać. W takim razie, panie kapitanie, jeżeli zostanie pan kapitanem naszego miasta Przemyśl, jakie plany, jakie pomysły na to, żeby zmienić coś i żeby iść w dobrym kierunku? Program SLD Lewica Razem składa się z szeregu drobnych działań, które nie są oderwane od rzeczywistości. To są działania, na które znajdziemy z całą pewnością pieniądze w budżecie i które już dzisiaj mogę państwu obiecać, na pewno zostaną zrealizowane. Jakie są pomysły na rozwój naszego miasta? Nasz program skierowany jest przede wszystkim do ludzi. To jest program przede wszystkim prospołeczny. Chcemy, aby do szkół, między innymi, chcemy, aby do szkół wrócili dentyści. Chcemy, aby w każdej szkole była opieka pielęgniarska dla dzieci. Chcemy, żeby dzieci w wieku przedszkolnym mogły korzystać, wszystkie dzieci, bez względu na zasobność finansową rodziców, żeby mogły korzystać z opieki w żłobkach. Chcemy stworzyć całą sieć opieki społecznej, darmowe bilety dla młodzieży, która się uczy. Chcemy stworzyć warunki dla młodych ludzi, którzy po studiach będą mogli dzięki temu uwierzyć, że Przemyśl to jest to miejsce, w którym warto założyć rodzinę. To jest to miejsce, w którym warto, które warto wiązać z pracą zawodową i z całą swoją przyszłością. Czy macie jakieś pomysły na to, żeby miasto się rozwinęło, żeby było więcej miejsc pracy, żeby tutaj rzeczywiście ci młodzi ludzie mieli co robić? Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że nie ma jednego złotego środka dla naszego miasta. Wątpię w to, aby powstała w przyszłości wielka jedna fabryka, która rozwiązałaby wszystkie problemy bezrobocia, wszystkie problemy naszych mieszkańców. Chcemy metodą 100 małych kroków postępować do przodu poprzez stworzenie odpowiedniego klimatu dla małej przedsiębiorczości. System promocji firm nowo powstających, firm, które inwestują poprzez obniżki w podatkach lokalnych, dla firm, które zatrudniają osoby. To wszystko powinno spowodować napływ nowych przedsiębiorców do miasta. Bardzo dużym atutem naszego miasta jest możliwość rozwoju turystyki. To tutaj widzę przede wszystkim szansę dla naszego pięknego, tysiącletniego grodu. Musimy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom, którzy chcą tworzyć miejsca hotelowe, bo to jest jedna z największych bolączek naszego miasta. Musimy tworzyć infrastrukturę do także aktywnego wypoczynku
w naszym programie jest także pozyskanie środków na budowę odkrytego basenu w okolicach Placu Zabaw Błonnych dla dzieci. Jestem przekonany, że jest to potrzeba mieszkańców, ale także byłaby to wielka atrakcja dla potencjalnych turystów. Od wielu lat mówiłem o tym, że wszelkie nasze działania powinny być ukierunkowane na stworzenie dużego kompleksu wypoczynkowo-turystyczno-wodnego w okolicach Dolnej Stacji Narciarskiej. Łącznie z już kilkukrotnie przywoływanych przez poprzednie władze centrum konferencyjnym, miejscem, gdzie można by było spędzać, gdzie turyści z Polski mogliby spędzać czas przez cały rok. Na pewno nie będziemy rezygnować z istniejących już funkcjonujących imprez, z imprez, z których miasto zasłynęło w całej Polsce, a nawet i w Europie. Podejmiemy wszelkie działania, aby uruchomić w Przemyślu festiwale, aby ściągnąć jak najwięcej imprez kulturalnych. Moim marzeniem jest to, aby turyści przyjeżdżający do Przemyśla nie przejeżdżali tylko przez niego, natomiast żeby zostawali na tydzień, a może i dłużej. I po to musi być stworzona kompleksowa oferta, zarówno wypoczynku, jak i kulturalna. Jest też kwestia promocji, z którą trzeba wyjść poza miasto. Musimy stworzyć komórkę, która w bardzo aktywny sposób będzie promować nasze miasto, zarówno w telewizji, w internecie, jak i na billboardach, na terenie całego kraju. No. Z tą promocją musimy wyjść daleko dalej. Dużo szerzej musimy pójść, po to, żeby ściągnąć tych ludzi. Promowanie miasta w Przemyślu, to nie jest promocja. Jak ci turyści już tutaj będą, to my musimy się zająć obsługą ich, a z promocją musimy wyjść daleko, daleko dalej. Ale turystyka to nie wszystko. Tak, w ramach tych działań będziemy chronić przede wszystkim nasze też środowisko, bo jest to nierozłączne. Będziemy tworzyć system monitoringu jakości powietrza, będziemy pomagać zarówno mieszkańcom, poprzez udział w programach, zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom w wymianie tych najbardziej trujących źródeł energii. Będziemy stwarzać program, dzięki któremu każdy będzie miał prawo i możliwość włączenia się do sieci MPEC-u, sieci czystej energii. Pani redaktor, program nasz jest skierowany do wszystkich mieszkańców. Przemyśl to nie jest tylko ulica Kazimierzowska, Franciszkańska i Rynek. To są także obrzeża miasta, najdalej oddalone od centrum zakątki, jak Lipowica, Błonie, Kruchel. O tych wszystkich mieszkańcach będziemy pamiętać i na ich rzecz będziemy pracować. Nasz program jest bardzo obszerny, bardzo szeroki i bardzo przemyślany. Panie Tomaszu, w takim razie ja zapraszam na kolejne spotkanie, na którym omówimy szczegółowo program wyborczy i przedstawimy mieszkańcom wszystkie wasze pomysły i wasze plany. Moim i państwa gościem był kandydat na prezydenta miasta Przemyśl, SLD Lewica Razem, pan Tomasz Kulawik. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu i cieszę się, że być może dzięki państwa głosom będę mógł pisać nową historię miasta.